Ósme, otwarte, moto paralotniowe i do tego slalomowe Mistrzostwa Polski trwają w Przykonie w powiecie tureckim. To jest kolejna odsłona Pucharu Świata Międzynarodowej Federacji Lotniczej. O szczegółach opowie Marcel Juciński. Wojciech Sołtysik jest debiutantem w zawodach motoparalotniowych. Jestem naprawdę w niebo wzięty, jak to wygląda, ta rywalizacja, pomoc kolegów. No, taki najwyższy poziom pasji, jaką możemy sobie tutaj wyobrazić, faktycznie jest niebezpiecznie, ale dlatego robimy to nad wodą, żeby jeśli coś się miało stać, to lądujemy w wodzie, mamy łodzie ratunkowe, które nas ratują. Konkurencja slalomowa rozgrywa się na otwartych akwenach. Piloci ścigają się w dwóch kategoriach, startując z nóg i z wózka. Na tegoroczne zawody do Przykony zjechało 38 zawodników z całego świata. Mamy 8 krajów reprezentowanych na tych zawodach, oczywiście reprezentacja Polski, Kataru, mamy Francuzów, mamy Czechów, no jest nas tutaj cała grupa. W czasie zawodów wyłonieni zostaną mistrzowie Polski, ale i mistrzowie międzynarodowi. Bitwa o zwycięstwo to przede wszystkim walka o czas przelotu. Liczą się tutaj ułamki sekund. Oceniamy jako sędziowie błędy, jakie zawodnicy na tej trasie popełniają. I to się przekłada potem na punktację. Latać może każdy, natomiast w tych zawodach to już są zawodnicy naprawdę bardzo doświadczeni i posiadający bardzo wysokie umiejętności, bo tutaj pokonują bardzo ciasne zakręty z dużymi prędkościami. 2 lata temu w Przykonie powstało centrum slalomowe, w którym trenują zawodnicy z kadry polskiej, ale i reprezentacji z różnych krajów świata. Wszyscy ci piloci wykonują pracę. Jest to pierwszy profesjonalny zespół na świecie, czyli zawodnicy pracują latając. Mistrzostwa potrwają do niedzieli. Przygotował Marcel Juciński.